W tym roku dopisali nam bardzo licznie rolnicy, hodowcy. Mamy pełne stawki, jeżeli chodzi o zwierzęta hodowlane. 140 sztuk bydła mlecznego, 30 mięsnego, 30 koni, ponad 300 królików, kilkadziesiąt owiec. Do tego praktycznie wszystkie tereny wystawowe, wszystkie stoiska są zajęte. Naprawdę wystawcy w tym roku dopisali nam bardzo licznie, co nas bardzo cieszy, że chcą tutaj być, że chcą być Szepietowie, chcą prezentować to wszystko, co oferują swoim odbiorcom, a naprawdę znajdziemy tam praktycznie, nie praktycznie, ale wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia naszych gospodarstw i nie tyle, bo i urządzimy dom, i kupimy samochód też. Dla dzieci firma Magia przygotowała całą strefę zabaw. Nawet tutaj za nami jest miejsce, gdzie dzieciaczki tam pracują z animatorami. Do tego przejażdżki bryczką, no i oczywiście oglądanie królików. To bardzo sympatyczne zwierzęta, na które serdecznie zapraszamy zawsze rodziców z dziećmi. Ja bardzo chcę podziękować dyrektorowi ODR-u za bardzo dobre zorganizowanie wystawy. Widzimy bardzo wielu wystawców, rolników, którzy chcą patrzeć na nowe perspektywy rozwoju, nowe programy. Jesteśmy w regionie Polski, które stoi mlekiem. Tutaj jest mięso wołowe, hodowane, inne gatunki zwierząt. Jesteśmy liderem. Cieszę się, że jestem też mieszkańcem tego województwa. Cieszą się hodowcy, którzy tu przyjechali, bo rzeczywiście mają czym się pochwalić i mogą pokazać nie tylko swoim sąsiadom, innym rolnikom to, co osiągnęli, ale także mieszczuchom, tym, którzy na co dzień z rolnictwem mniej mają wspólnego, pokazać efekty swojej pracy, a efekty są naprawdę imponujące. Hodowla na Podlasiu jest już pierwszą hodowlą w Polsce, jeśli chodzi o bydło mleczne. Jesteśmy naprawdę potentatem i jest czym się pochwalić. Jesteśmy niedoścignionym wzorem jako rolnictwo. Rolnictwo podlaskie dla wielu regionów, nie tylko w Polsce, ale w Europie, i osiągamy coraz więcej, wydajność jest coraz lepsza i przede wszystkim te efekty. Za chwilę będziemy oglądać czempionki, super trzewionów, no te efekty hodowli, które sięgnęły po najwyższe laury. Mamy i piękne tutaj okazy zwierząt, wyniki statystyczne i takie do obejrzenia tutaj są zgromadzone i mam nadzieję, że mimo tych różnych przeciwności, które zawsze towarzyszyły rolnikowi, czy to pogodowych, czy jakichś koniunkturalnych, związanych z cyklami produkcyjnymi i u nas, i na świecie, że polski rolnik jest wytrwały, ma ogromne umiejętności i sobie zawsze poradzi. My jako samorząd województwa podlaskiego doceniamy działalność właśnie ODR-u w Szepietowie. Miałem okazję z panem dyrektorem Mojkowskim kilka miesięcy temu podpisywać umowę dotacyjną na bieżącą działalność. Było to 100 tysięcy złotych i jestem przekonany co do tego, że te pieniądze będą dobrze wydatkowane, co zresztą widać. Ja myślę, że jako osoba odwiedzająca, myślę, że co rok, jak nie co rok, to staram się jak najczęściej odwiedzać tutaj targi w Szepietowie. Myślę, że tutaj jest do zobaczenia dużo kwestii zarówno dla osób zajmujących się typowo rolnictwem, ale jak i również mieszkańców miast, czy tych małych miasteczek, które z rolnictwem nie mają za dużo do czynienia. Ale jest to, myślę, że miły również czas dla rodzin. Można świetnie spędzić czas z rodzinami, są atrakcje dla dzieci. Ogromne podziękowania i wielkie brawa dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który z roku na rok też razem z tymi wszystkimi firmami, gospodarstwami się rozwija, poszerza swoją ofertę, swoją działalność i to, że właśnie tutaj są inne też firmy, takie około rolnicze, zarówno te prywatne, jak i instytucje publiczne czy samorządowe. Tak jak co roku spotykamy się w tej rolniczej stolicy województwa podlaskiego w Szepietowie w gronie rolników, hodowców, wystawców, przedsiębiorców związanych z branżą rolniczą, około rolniczą, przedstawiciele instytucji po to, by zobaczyć to, co się przez ten rok udało nam zrobić, zmienić, docenić wyniki, docenić osiągnięcia podlaskich rolników. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego to jest takim miejscem, gdzie można by powiedzieć pielgrzymują rolnicy, nie tylko z regionu, ale z całego kraju i oby tak było, bo mamy się czym pochwalić, mamy co pokazać przedstawicielom innych regionów i dbajmy o to, naszą perełkę podlaską.
Po prostu trzeba tutaj być, bo jest to wielkie święto rolników, trzeba docenić ich pracę, trzeba im podziękować, uhonorować. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny spotykamy się tutaj w Szepiatowie na wystawie zwierząt hodowlanych. Ta wystawa trafiła do siebie, bo to właśnie tutaj w naszym powiecie jest najlepsza hodowla, dlatego też tego typu wystawa ma tutaj swoje wzięcie. Ludzie przyjeżdżają po to, aby nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również poznać coś nowego. Kolejna edycja naszej tutaj wystawy na pewno doprowadziła do tego, że z miłą chęcią się przyjeżdża. Są one z roku na rok, mimo że jest to niewyobrażalne, ale są coraz większe, coraz bardziej atrakcyjne i mam nadzieję, że zaspokoją ciekawość naszych mieszkańców. No w Szepiatowie, tak jak co roku, ilość wystawców, ilość atrakcji i tych nowinek rolniczych, technicznych, tak samo w tym roku. Przepiękna wystawa, przepiękna pogoda, tłumy ludzi. No, jestem zachwycony i myślę, że do Szepiatowa zawsze warto przyjechać. Jako mieszkaniec województwa podlaskiego, człowiek, który czy to ma do czynienia z rolnictwem, czy też nie ma do czynienia z rolnictwem, warto tutaj przyjechać, bo tutaj jest dla wszystkich bardzo dużo cennych informacji. Są firmy związane z rolnictwem, ale też jest rękodzieło ludowe, są produkty regionalne. Wszystkiego można dotknąć, spróbować, zabrać coś dla siebie do domu. Ostatni weekend czerwca, wszystkie drogi prowadzą do Szepiatowa. Jak co roku rozpoczęcie wakacji w Szepiatowie, to jest zawsze początek, udany początek wakacji.